Cześć, witam w kolejnym wydaniu Teletygodnika. Dziś przeglądnę numer 4. Czas rzucić okiem na dzisiejszą okładkę. Na dzisiejszej okładce Marcelina Zawadzka i Ilona Krawczyńska. Farma, trzecia edycja. A także sport Mistrzostwa Świata w lutach narciarskich. A także wywiad Dorota Gardias. A także 32. finał WOŚP. A także gorące wątki Na dobre i na złe, M jak miłość i Barwy szczęścia. A także wywiad Jubileusz Wiktora Zborowskiego w teatrze Szóste Piętro. Tak wygląda dzisiejsza okładka, teraz czas rzucić okiem co w środku. Początek o tym się mówi i taniec z gwiazdami. Oni ocenią tancerzy. Najnowsza edycja show Dancing with the Stars, taniec z gwiazdami, już wkrótce. Od jakiegoś czasu było wiadomo, że ze starego składu jury pozostanie jedynie Czarna Mamba, czyli Iwona Pawlowicz. To akurat nie dziwiło, bo ten program bez niej jest jak taniec bez muzyki. Teraz wyszło na jaw, kto zasiądzie obok niej. A dodajmy, że kilka osób ostrzyło sobie na to pazurki. Szczęście uśmiechnęło się do Ewy Kasprzyk, która w 2015 roku wystąpiła w show i choć nie doszła do finału, to zdobyła uznanie swoją przebojowością i odwagą na parkiecie. Pozostali jurorzy to Rafał Masera, którego fanom programu nie trzeba przedstawiać, i choreograf Tomasz Wygoda. Teraz czas na kino i Baby Boom, czyli Kogel Mogel 5. Wolańscy i Zawadowie wpakują się w nowe tarapaty i wywołają kolejny skandal, a w sielskiej wsi Brzuski znowu zapanuje napięta atmosfera. Tym razem zamieszanie będzie dotyczyć dzieci, jednego, które się właśnie urodziło, i tych, które dopiero mają przyjść na świat. Zwariowani, nieobliczalni, czasem pechowi, ale z fantazją i głowami pełnymi pomysłów, które nie każdy odważyłby się wprowadzić w życie. Tacy są członkowie dwóch dobrze widzą znanych klanów Wolańskich oraz Zawadów. Kultowe przygody bohaterów cyklu, który w 1988 roku zapoczątkowała komedia Kogel Mogel, to prawdziwa jazda bez trzymanki. Będziemy się śmiać, irytować i martwić, czy z takiego chaosu można wyjść bez strat. Za kamerą stanęła Anna Wieczór, a autorami scenariusza są Doman Nowakowski i Joanna Jakubowska. Pamiętacie Piotrusia, który w 1988 roku był niesfornym chłopcem? Teraz Piotr Wolański, Maciej Zakościelny, to dorosły mężczyzna, żonaty z nieco zbyt energiczną i krzykliwą Marleną, Katarzyna Skrzynecka. Los się do nich uśmiechnął, bo właśnie weszli w posiadanie wspaniałego dworku w starym stylu. Mieszkają tam z mamą Marleny, honoratą, Dorota Stalińska. Ta ekscentryczna dama kieruje się w życiu zasadą. Nigdy nie wierz mężczyźnie, bo to cukierek maczany w truciźnie. I coś w tym musi być. Wkrótce wyjdzie bowiem na jaw, że przeszłość jej partnera Leopolda, Marian Opania, skrywa mroczną tajemnicę. Za to całkowicie bezkolizyjnie upływa życie profesora Wolańskiego, Zdzisław Wardein i Kasi Grażyna Błęcka-Kolska. Ale ta sielanka nie może trwać wiecznie. Zaczną się sprzeczać, kiedy tylko w związku ich dzieci, Marcina, Nikodem Rozbicki oraz Agnieszki, Aleksandra Hamkało, pojawi się potomek. Agnieszka urodzi zdrowego synka, zrezygnuje z kariery naukowej i skupi się na obowiązkach mamy. Niestety nie będzie mogła liczyć na pomoc Marcina, ponieważ dopadnie go taki lęk przed ojcostwem, że gdzieś się zapodzieje. Jakby tego było mało o dziecku, zaczną marzyć również Marlena i Piotrek, a w Brzuskach pojawi się ciężarna Kamila, Katarzyna wnuczko, poszukująca Marcina. Czyżby ten ancymon miał coś za uszami, a może ojcem jest ktoś inny? W rolach głównych Katarzyna Skrzynecka, Maciej Zakościelny, Dorota Stalińska, Marian Opania, Reżyna Błęcka-Kolska, Zdzisław Wardein, Małgorzata Różniatowska i Wiktor Zborowski. I ten film w kinach od 26 stycznia. Czas teraz na hity, produkcje dostępne w sieci. Wśród tegotygodniowych propozycji Różyczka 2. Córka Kamili Isakowicz, bohaterki pierwszej części Różyczki, Joanna Warczewska, w tej roli również wystąpiła Magdalena Boczarska, w życiu zawodowym odnosi sukcesy. Prywatnie jednak europosłanka usiłuje poradzić sobie z żałobą po śmierci męża. Kiedy pewnego dnia Joanna dostaje propozycję startu w wyborach prezydenckich, nie ma pojęcia, że będzie to dla niej początek koszmaru. Druga część filmu Jana Kidawy-Błońskiego, jak mówi sam twórca, daje szansę bohaterom z pierwszej części odnaleźć się w naszej rzeczywistości. Ten film dostępny jest w Prime Video. W ramach hitów sieci po raz kolejny będę przeglądał magazyn Netfilm. Czas na kolejne premiery, na początek Władcy Przestworzy. Serial Stevena Spielberga, Toma Hanksa i Garego Goodsmana, producentów kompanii Braci Pacyfiku, uważany zresztą za kontynuację tych hitów.
Apple wyłożyło na niego aż 300 milionów dolarów. Scenariusz powstał na podstawie książki Donalda L. Millera. Akcja Władców Przestworzy rozciąga się od sielankowych puli wiosek południowo-wschodniej Anglii po surowe ubóstwo w niemieckim obozie jenieckim i przedstawia wyjątkowy i kluczowy moment w historii świata. To prawdziwe osiągnięcie kinowe, chwalą się szefowie platformy. Gwiazdorsko obsadzony, rozgrywający się w trakcie II wojny światowej serial Władcy Przestworzy opowiada o załodze alianckiego bombowca 8 Armii Powietrznej, która musi walczyć o przetrwanie daleko za linią wroga. Przeprowadzając bombardowania nad nazistowskimi Niemcami, musieli zmagać się z niskimi temperaturami i niedoborem tlenu na wysokości 25 tysięcy stóp. Dla głównych Austin Butler, Callum Turner i David Shields. I ten serial dostępny będzie od 26 stycznia w Apple TV+. Kolejna z premier to Badland Hunters. Po potężnym trzęsieniu ziemi, które zmienia Seul w apokaliptyczne pustkowie, Nam San rozpoczyna walkę o ocalenie. Wkrótce dołączają do niego Yang Ji-su, lekarz, który przeżył katastrofę, zaufany współpracownik Choi Ji-wan oraz nieustraszona Suna. Razem muszą stawić czoło światu, w którym przetrwanie jest luksusem, a lojalność i dobro stają pod dużym znakiem zapytania. Wobec bezlitosnej przyrody i surowych warunków panujących w mieście po apokalipsie, każdy przeżyty w nim dzień staje się cudem. Zwłaszcza, że trzęsienie ziemi wywróciło do góry nogami nie tylko budynki i infrastrukturę, ale również wszelkie obowiązujące do tej pory normy i prawa. Reżyserem filmu jest ceniony choreograf sztuki walki Heo Meong-haeng. Akcja Badland Hunters nawiązuje do południowo-koreańskiej betonowej utopii, w której po katastrofalnym trzęsieniu w Seulu tylko jeden budynek nie został zrównany z ziemią. Szybko okazało się, że dla mieszkańców niezniszczonego apartamentowca oznacza to dopiero początek koszmaru. Dla głównych Dan Lee, Lee Hee-yoon, Lee Jung-young i Ro Yong-eui. I ten film dostępny będzie od 26 stycznia na Netflixie. Kolejna z premier to Baby Bandito. Fabuła inspirowana jest napadem stulecia w Chile w 2014 roku, kiedy 12 sierpnia o 6 rano grupa przestępców ukradła z międzynarodowego lotniska w Santiago ponad 6 miliardów chilijskich peso. Serial opowiada historię Kevina Nicolas Contreras, charyzmatycznego skatera, w którego ręce wpada plan gangu niebezpiecznych złodziei zamierzających ukraść z lotniska gigantyczną kwotę. Kevin postanawia ich uprzedzić i w ten sposób zapewnić swojej dziewczynie Genesis Francisca Armstrong życie, na jakie zasługuje. Te przechytrzeni gangsterzy, znani jako The Butchers, nie zamierzają na spokojnie przełknąć tej obelgi. Postanawiają odnaleźć chłopaka, który odebrał im to, co według ich słusznie im się należało. Ścigany przez brutalnych bandytów Kevin będzie musiał zdecydować, czy zostać z przyjaciółmi, czy uciekać z Genesis do Włoch. Serial łączy napięcie, akcję i romans. Przyjrzymy się interesującym postaciom, młodym ludziom, przed którymi staje szansa łatwego wzbogacenia się z dnia na dzień i zobaczymy, jak zmienia to ich życie. Czy poradzą sobie z presją i czy uda im się obronić przed niebezpiecznymi gangsterami? W rolach głównych Amparo Noguera, Paulina Urrutia, Mariana Loyola i Nicolas Contreras. I ten serial dostępny będzie od 31 stycznia na Netflixie. Kolejna z premier to Expats. Serial jest adaptacją bestsellerowej powieści Janice Y.K. Lee zatytułowanej The Expatriates. Jego akcja toczy się w barwnym, tętniącym życiem Hongkongu w 2014 roku. Bohaterkami są trzy Amerykanki, które przeprowadziły się tutaj z USA. Są to Margaret Nicole Kidman, do niedawna szczęśliwa żona Clarka Ryan T. i matka trójki dzieci, zamożna gospodyni domowa Hillary Sarayu Blue, która od lat stara się o dziecko i próbuje ratować rozpadające się małżeństwo z Davidem, Jack Houston, oraz Mercy Ji Young-gyu, absolwentka Uniwersytetu Columbia, która próbuje na nowo układać sobie życie i karierę. Ich ścieżki krzyżują się po zniknięciu najmłodszego syna Margaret. Doświadczone przez los kobiety łączy głęboka więź, która pozwala im przetrwać najtrudniejsze momenty, kiedy ich życie wali się w gruzy. Śledząc losy bohaterek, możemy obserwować, co dzieje się, gdy normy społeczne są kwestionowane, granice akceptowalnych zachowań przesuwane, a różnica między byciem ofiarą a sprawcą zostaje zatarta. W rolach głównych Nicole Kidman, Sarayu Blue, Ji Young-gyu, Ryan T. i Jack Houston. I ten serial dostępny będzie od 26 stycznia w Prime Video. Kolejna z premier to Vika,
Ma 85 lat i jest najstarszą DJ-ką w Polsce. Virginia Schmidt, czyli DJ Vika, bo o niej mowa, od ponad 10 lat udowadnia, że na rozwijanie swoich pasji nigdy nie jest za późno. Z wykształcenia pedagog i aktywna działaczka na rzecz polskich seniorów nieustannie podkreśla, że wiek nie ma aż takiego znaczenia. Oryginalne sety DJ Wiki można usłyszeć nie tylko w Polsce, ale również za granicą, gdzie w prestiżowych klubach i na masowych imprezach charyzmatyczna polska seniorka jest w stanie porwać do wielogodzinnego tańca tłumy zarówno starszych, jak i młodych fanów muzyki. Nic więc dziwnego, że imprezowy kalendarz DJ Wiki jest wypełniony na wiele miesięcy do przodu. Jedna z najstarszych DJ-ek na świecie jest najlepszym przykładem, że wiek jest jedynie stanem umysłu. Gdy gram, zapominam o starości, mówi bohaterka go niezwykłego, słodko-gorzkiego dokumentu o celebracji życia. Ten film dostępny będzie od 28 stycznia w HBO Max. Kolejna z premier to The Underdogs. Była gwiazda futbolu amerykańskiego Jason 2JS Jennings Snoop Dogg sięga przysłowiowego dna i zostaje skazany na prace społeczne. Karę ma wykonywać w dość nietypowy sposób, mianowicie wrócić do swojego rodzinnego miasteczka i zostać trenerem pechowej drużyny piłkarskiej. Szanse, że w ten sposób Jennings zmieni siebie i swoje życie, są marne, ale gdy na nowo odkrywa swoją miłość do piłki, pojawia się cień nadziei. Problem w tym, że poza trenowaniem drużyny Jennings musi zmierzyć się z odwiecznym rywalem i spróbować odzyskać serce swojej pierwszej dziewczyny, a to okazuje się jeszcze większym wyzwaniem niż sportowa rywalizacja. Gra głównych Snoop Dogg, Tika Sumpter, Andrew Schultz, Mike Epps i George Lopez. I ten film dostępny będzie od 26 stycznia w Prime Video. I jeszcze jedna z premier, The Seven Deadly Sins, Four Nights of the Apocalypse. Kontynuacja serialu The Seven Deadly Sins to ekranizacja mangi The Seven Deadly Sins, Four Nights of the Apocalypse Nakaby Suzukiego, która ukazywała się od stycznia 2021 roku. Percival to młody chłopak, który mieszka samotnie ze swoim dziadkiem Vargas ponad chmurami na szczycie góry zwanej Palcem Boga. W 16 urodziny chłopca przybywa święty rycerz imieniem Ironside, aby zabić jego dziadka, podejrzewając, że jest jednym z czterech rycerzy apokalipsy. Poważnie ranny Vargas umiera, a Percival wyrusza w podróż, by go pomścić. Na szczęście spotyka na swojej drodze przyjaciół, którzy oferują mu pomoc. Nie wiedzą jednak o przeznaczeniu Percivala i jego powiązaniu z końcem świata. Wśród głosów Shu Komura, Kikunosuke Toya, Aino Shimanda i Koki Uchiyama. I ten serial dostępny będzie od 31 stycznia na Netflixie. To by był przegląd magazynu Netfilm, a teraz wracam do Teletygodnia i czas teraz na hity z kategorii dokument i wśród tego tygodniowych propozycji premiery Serce dębu, nominowana do Cezara opowieść o mikroświecie, jakim jest ponad 200-letni dąb w Sologne we Francji. To złożyste drzewo stanowi schronienie dla licznych owadów, ptaków i ssaków. Premiera tego programu w poniedziałek 29 stycznia o 22.30 w Canal Plus Premium. Kolejna z premier to Vika. 85-letnia Virginia Vika Schmidt wciąż jest gwiazdą warszawskich klubów. DJ-ka powtarza, że wiek to jedynie stan umysłu. Również ona musi jednak zmierzyć się z faktem przemijania. Premiera tego programu w czwartek 1 lutego o 20.10 w HBO. Kolejna z premier to Gwyneth kontra Terry, upadek na stoku. Aktorka Gwyneth Paltrow została pozwana przez emeryta Terry'ego Sandersa po wypadku na stoku narciarskim. Film przedstawia kulisy osobliwej batalii sądowej oraz jej finał. Premiera tego programu w niedzielę 28 stycznia o 20 w TLC. I jeszcze jedna z premier, zniknięcie Brity Clotens. W 2011 roku zaginęła 25-letnia Belgijka. Akta śledztwa przybliżą sprawę makabrycznej zbrodni. Premiera tego programu w niedzielę 28 stycznia o 22 w Planet Plus. Czas teraz na piątek i Farma 3, Ilona Krawczyńska. Tu staniesz się lepszy. Program Farma prowadzi razem z Marceliną Zawadzką. Zdaniem Ilony Krawczyńskiej trzeci sezon jest wyjątkowy. Od początku mnóstwo się w nim dzieje i nie ma czasu na nudę.
Świetnie się uzupełniały. Ja jestem złym policjantem, który musi wyznaczyć granicę. Zadaniem Marceliny jest łagodzenie pewnych sytuacji, mówi Ilona Krawczyńska. Uczestnicy dawali z siebie wszystko. Byli tak zaangażowani, że jak musiałam ich skarcić, czułam się źle, mówi prowadząca. Dobrym duchem programu jest rolnik Szymon Karaś. A nowy odcinek programu Farma w piątek 26 stycznia o 20 w Polsacie. Teraz Lokatorka 3. Koniec bezprawia. W ostatnim odcinku trzeciej odsłony Lokatorki przekonamy się, czy dobro zwycięży. Witold to zięć państwa Makulskich. Jego żona go opuściła, robi wszystko, by przestępcy nie pozbawili teściów dachu nad głową. Pomaga mu w tym miejska aktywistka Iwona. Czy gra jest warta świeczki? Tak, bo działająca w całej Polsce mafia deprywatyzacyjna zamierza przejąć kamienicę przy ulicy Brzozowej w Krakowie, a jej lokatorom grozi eksmisja. Wszystkie części cyklu opowiadają o aktach bezprawia, jakich dopuszczała się mafia reprywatyzacyjna. W serialu prym w tym procederze wiodą mecenas Andrzejewski Marcin Czarnik, prokuratorka Kubus Elżbieta Jarosik i pułkownik Wesołek Jan Prycz. Ostatni odcinek trzeciego sezonu Lokatorki w piątek 26 stycznia o 20.35 TVP1. Czas teraz na sobotę i The Voice Senior 5, Maryla Rodowicz, mistrzyni prowokacji. Przed nami ostatnie dwa odcinki z przesłuchaniami w ciemno. To ostatnia okazja, żeby trenerzy skompletowali swoje drużyny, które za tydzień zmierzą się w nokaucie. Piąta odsłona The Voice Senior pokazuje, że coraz więcej osób nabiera odwagi i zgłasza się do programu. Nic już nie muszą, ale wszystko mogą. To dlatego na planie nie ma cienia rywalizacji, a króluje dobra zabawa. Pomagają w tym trenerzy, w tym Maryla Rodowicz, która po raz trzeci w historii tego programu kompletuje swoją drużynę. Warto przypomnieć, że w poprzedniej edycji to właśnie spod jej skrzydeł został wyłoniony zwycięzca Zbigniew Zaranek. Jej znakami rozpoznawczymi są poczucie humoru i dystans do siebie. Udowodniła to w kilku odcinkach, które już mogliśmy zobaczyć. A ostatnie przesłuchania w ciemno w sobotę 27 stycznia o 20 w TVP2. Na koniec jeszcze niedziela i 32 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gorące serca w akcji. Na ten dzień co roku czekamy z taką samą radością na okrzyk Jerzego Owsiaka, dyrygenta Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zwanego po prostu Jurkiem. Czeka również Polonia na całym świecie. Hasło tegorocznego, już 32 finału, brzmi Płuca po pandemii. Jak co roku na ulice miast w Polsce i na całym świecie wyjdą wolontariusze z charakterystycznymi puszkami w czerwone serduszka. Tegoroczny finał WOŚP relacjonować będzie nie tylko stacja TVN, ale zobaczą go także widzowie na antenie telewizji publicznej. Serce orkiestry będzie bić najgłośniej na błoniach PGE Narodowego. 28 stycznia po raz 32 zmierzymy się z problemem, zapraszając wszystkich rodaków, Polaków na całym świecie, żeby grali razem z nami. Temat zbliżającego się finału to Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych. Problem ogromny, z którym chcemy się uporać. Chcemy kupić sprzęt dla 15 oddziałów pulmonologicznych dla dzieci i 49 oddziałów dla dorosłych, zapowiada Jerzy Owsiak. Po konsultacjach z Polskim Towarzystwem Pneumologii Dziecięcej, które zwróciło uwagę na zdrowotne konsekwencje pandemii u dzieci i dorosłych, Fundacja WOŚP nie miała wątpliwości, dla kogo zagra w tym roku. Środki ze zbiórki 32 finału będą więc przeznaczone na diagnostykę obrazową, zakup rezonansów magnetycznych i aparatów ultrasonograficznych, diagnostykę czynnościową, m.in. polisomonografy i przenośne spirometry, diagnostykę endoskopową, m.in. systemy do badań bronchoskopowych, nawigacji wewnątrzoskrzelowej i bronchoskopy. Rehabilitację, sprzęt rehabilitacji pulmonologicznej wykorzystywanej w terapii chorych po przeszczepieniu płuc oraz rachochirurgię, m.in. systemy elektrokoagulacji i kryosondy. Liczba sztabów zaangażowanych w przygotowania 32 finału osiągnęła liczbę 1685 załóg, o 32 więcej niż przed rokiem, w tym 101 działających za granicą. Co roku także i teraz w Wielkiej Zbiórce towarzyszyć będą koncerty, pokazy, kiermasze oraz licytacje i aukcje charytatywne. Na potrzeby licytacji przygotowano 100 złotych serduszek, zaplanowano również kolejną edycję warszawskiego biegu WOŚP. Cała trasa wyniesie około 5 km. Wciąż można zaangażować się w licytacje na WOŚP, które ruszyły na Allegro. Biorą w nich udział znani artyści, na przykład obraz Artura Barcisia, Anioły, Ludzie i w tej chwili osiągnął cenę 18 100 zł, a licytacja jeszcze się nie zakończyła.
Tego dnia muzyczne chwile umilą na błoniach m.in. Golden Life, Kwiat Jabłoni, Tulia i Krzysztof Zalewski, a w studiu zagra WW. Przez cały czas trwania 32. finału można wspierać WOŚP, wysyłając SMS o treści serce na numer 75565. Tradycyjnie o godzinie 20 poleci Światełko do Nieba. Rok temu podczas 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na finałowym koncie znalazło się 243 259 387 złotych i 25 groszy. W tym roku zapewne znowu padnie rekord, bo mamy wielkie serca, a transmisję z 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w niedzielę 28 stycznia przez cały dzień na antenach TVN, TTV, TVN24 oraz w Telewizji Polskiej. Ostatni rzut oka na dzisiejszą okładkę, ten teletydzień od dziś w sprzedaży. Przynajmniej kolejny tydzień stycznia, właściwie przełom stycznia i lutego. Nie można powiedzieć, że za nami już miesiąc tej przejściowej zimowej ramówki. Premier nadal nie ma, no ale na te premiery trzeba będzie trochę poczekać. Już niektóre zapowiedzi się pojawiają, chociażby to, kto wystąpi w Tańcu z Gwiazdami. Już wiadomo, jakie jest jury. I rzeczywiście były różne spekulacje na temat tego, kto pojawi się w tym jury. Ostatecznie padło na Ewę Kasprzyk, Rafała Maseraka oraz Tomasza Wygodę. I znane są już też pierwsze gwiazdy, tak codziennie po jednej są ujawniane, więc wiadomo już na pewno, że wystąpią Maciej Musiał, Roxy Węgiel oraz Małgorzata Ostrowska-Królikowska. A kto jeszcze z tych, które już były spekulowane w różnych mediach, no to oczywiście niedługo się okaże, będzie wiadomo, kto w tej edycji zatańczy, ale wszystko wskazuje na to, że to będzie wielki powrót Tańca z Gwiazdami po prawie 2 latach. Poza tym oczywiście są kontynuacje tych programów, które miały premiery na początku stycznia, więc w dalszym ciągu można oglądać program Farma, to już 3. edycja tego programu i teraz trwa 3. tydzień zmagań tych uczestników, no i robi się coraz ciekawiej. Dochodzą kolejne zadania, dochodzą już pierwsze kłótnie, dochodzą już pierwsze rywalizacje i różne spiskowania i grupowanie się, na kogo będzie głosował, z kim się trzeba zmówić, żeby pozostać jak najdłużej w tym programie. Widać, że ci uczestnicy dobrze obejrzeli poprzednie 2 edycje i dokładnie wiedzą, jak się zachowywać, żeby w tym programie przetrwać jak najdłużej, ale i to może się zdać na nic, bo często już w tym programie zdarzały się różne niespodzianki ze strony producentów, tak więc nikt nie może być do końca pewne, że te wszystkie spiski, knucia i tak dalej wyjdą im na dobre i że uda im się dzięki tym sposobem dojść jak najdalej w tym programie, a najlepiej do finału. A także 5. edycja programu The Voice Senior, już niedługo koniec przesłuchań ciemno i zacznie się już rywalizacja, że te drużyny, w każdej drużynie będzie po 6 osób, będą najpierw w ramach swoich drużyn rywalizować ci uczestnicy między sobą, a to później to widzowie zdecydują, który z tych seniorów ma najlepszy głos i który ich zdaniem powinien zwyciężyć. Oczywiście w tym tygodniu, w niedzielę, będzie można zobaczyć relacje z 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przez cały dzień będą trwały różne wydarzenia. Tradycyjnie co roku będą pojawiać się relacje z głównego studia WOŚP, które będzie w tym roku zlokalizowane na błoniach Stadionu Narodowego oraz z innych miejsc w Polsce. Transmisje już od samego rana, start chyba w TVN24 już przed godziną 6, a później również te relacje będą na antenie TVN oraz TTV, a także w tym roku po wielu latach przerwy również na antenach TVP, a także w internecie na playerze też będzie można cały czas śledzić to, co dzieje się w orkiestrowym studiu. I okaże się, czy rzeczywiście padnie kolejny rekord, a jeżeli tak, no to o ile więcej uda się w tym roku zebrać, tym razem na płuca po pandemii. Oczywiście oprócz tego premiery na kanałach tematycznych i premiery na platformach streamingowych, no i mam nadzieję, że w niedługim czasie będzie już trochę więcej wiadomo, co od marca będzie emitowane na różnych kanałach, bo wiele zapowiedzi, wiele artykułów w internecie można przeczytać o tym, co będzie emitowane od marca. Wydaje się, że chyba ta ramówka będzie lepsza od tej chociażby jesiennej, poprzedniej i też od wiosennej, zeszłorocznej, więc można się liczyć z tym, że będą trochę ciekawsze programy. Na razie są oczywiście zapowiedzi, a później się okaże, gdy już 1, 2, 3 odcinki tych programów zostaną wyemitowane, no to się okaże, czy są to hity, czy po raz kolejny będą to klapy, to oczywiście widzowie to wszystko zweryfikują, czy te nowe propozycje, które stacje mają zamiar zaproponować, przypadną im do gustu.
dzisiejszym odcinku. To by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.